Dzień dobry, proszę Państwa. Zaprosiliśmy na tę konferencję prasową, na ten briefing, żeby powiedzieć o tym, że zaczęła się właśnie łapanka na pieniądze polskich przedsiębiorców. Piątka Kaczyńskiego, o której słyszeliśmy kilka tygodni temu, najpierw spowodowała zniknięcie pani minister finansów na kilka tygodni, a teraz zaczyna się paniczne poszukiwanie pieniędzy i to są Państwa pieniądze, proszę Państwa, to są pieniądze polskich przedsiębiorców. Dostajemy sygnały do naszych biur poselskich, że sprawdzane są w tej chwili każdy paragon, każdy rachunek wystawiony przez każdego polskiego drobnego przedsiębiorcę i przy najmniejszym uchybianiu są wręczane mandaty dla tych przedsiębiorców. Ale nie to jest nawet najważniejsze. Najważniejsze jest to, że właśnie Ministerstwo Finansów ogłosiło ustami pana wiceministra Świtały, że wraca do pomysłu testu przedsiębiorcy. Drodzy przedsiębiorcy, ci, którzy jesteście na 19% PIT-cie, będziecie za chwilę poddani testowi. Testowi podda was Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów, które mówi wprost, że będzie sprawdzało, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie jest przedsiębiorcą. I my niestety obawiamy się, że tutaj mogą być też zastosowane kryteria polityczne, bo PiS nas do tego przyzwyczaił. Chciałabym Państwu przeczytać tylko dwa cytaty z wypowiedzi pracownika Ministerstwa Finansów. Pracujemy nad testem przedsiębiorcy, który miałby określić, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą, a kto nim nie jest. Ja bym chciała powiedzieć, cytując ostatnie wypowiedzi pana Kaczyńskiego, wara od polskich przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy to są ci ludzie, którzy tworzą bogactwo naszego kraju. I naprawdę nie życzymy sobie tego, żeby byli sprawdzani, czy są przedsiębiorcami, czy nimi nie są. Drugi cytat, również ze słów pracownika Ministerstwa Finansów. Chcemy skonstruować to tak, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Więc proszę Państwa, drodzy polscy przedsiębiorcy, którzy tworzycie bogactwo naszego kraju, uważajcie, bo PiS właśnie ma zamiar się wami zająć. To jest uderzenie w tą grupę najbardziej aktywną, takich współczesnych polskich patriotów. Ludzi, którzy sami sobie stworzyli miejsce pracy, uczciwie płacą podatki i teraz urzędnik ma decydować o tym, czy im wolno prowadzić działalność gospodarczą. Lekką ręką PiS wydaje pieniądze na swoją propagandę. Ponad 1 200 000 000 na tak zwane media publiczne. Miliony na Fundację Narodową, na nagrody dla urzędników. I widać, że tych pieniędzy zaczyna brakować, stąd uderzenie w tych najbardziej przedsiębiorczych, w tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. To dotykać będzie między innymi część z Państwa, część dziennikarzy, pielęgniarki pracujące na samozatrudnieniu, salowe, kierowców, część rolników. A tymczasem mamy do czynienia z dziurą Morawieckiego. Z dziurą Morawieckiego w akcyzie 2016 i 2017 rok. To są dwa lata, kiedy wpływy z akcyzy za paliwa rosły wyraźnie wolniej niż sprzedaż paliw w Polsce. I mamy do czynienia z fatalnymi wynikami, jeśli chodzi o wpływy z podatku VAT za styczeń i luty roku 2019, bo wzrost tylko o 3%, a to jest wyraźnie poniżej konsumpcji. Te relacje, że były prawidłowe w czasach wzrostu gospodarczego, VAT powinien rosnąć wyraźnie mocniej niż rośnie konsumpcja. To jest uderzenie, tak jak powiedziałem, w najbardziej przedsiębiorczych Polaków i to urzędnik ma decydować o tym, czy wolno Polakom prowadzić działalność gospodarczą, czy nie. Czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy tym przedsiębiorcą nie jest. Jeśli jakieś pytania w tej sprawie, to bardzo prosimy. Pani pozwoli, jak być może przyszła europosłanka Platformy Obywatelskiej, jakby Pani zagłosowała w sprawie dyrektywy o prawach autorskich? Wie Pan, tutaj jest kilka rzeczy, które są oczywiste. Jesteśmy z artystami w tej sprawie. Uważamy, że rzeczywiście nie można pozwolić na to, żeby ich treści były kradzione w internecie. Z drugiej strony te przepisy muszą być skonstruowane w taki sposób, żeby po prostu nie były cenzurą, tak? Bo de facto takie były obawy. Bardzo trudno jest zapisać te przepisy w taki sposób, żeby jednocześnie spełnić oba te kryteria. Najgorsze jest to, że nawet te przepisy, które w dyrektywie zostały zapisane, no wiele wskazuje na to, że one po prostu będą bardzo trudne do zastosowania. Więc myślę, że pewnie trzeba będzie do tego tematu jeszcze wracać w przyszłości, wtedy kiedy się okaże, w jaki sposób pracują te obecne przepisy.
ale w takim poczuciu, że z jednej strony musimy chronić polskich artystów, no generalnie artystów, czy ludzi odpowiedzialnych za kreację, ich prawa, ich pracę i chronić po prostu ich dochody, ale z drugiej strony nie może to wyglądać w ten sposób, rozumiem, jak... Sporo europosłów Platformy jednak zagłosowało przeciwko tej dyrektywie. Dlatego, że te przepisy są moim zdaniem niewystarczająco dobrze sformułowane, więc myślę, że po prostu będziemy musieli do tych przepisów jeszcze wracać.